Siemka, czy wiedzieliście, że mój pierwszy odcinek, który w życiu na YouTube oraz który w ogóle nagrałem, jest to Roblox? A dokładnie Pet Simulator? Tak się składa, że dzisiaj postanowiłem sobie nagrać znowu tą część Robloxa, że sobie, w sumie sobie fajnie wspomnieć czas, który tutaj był. Jest to w sumie takie, wiecie, gierka, która jako pierwsza weszła na mój kanał i tak dalej. I chyba jest to pierwszy odcinek, który w ogóle nagrałem. Tak ogólnie z myślą na to, że jest to odcinek YouTube. No chyba, że pierwszy był z ligi, lecz wstawiłem go jako drugiego, przez to, że Roblox wyszedł jako pierwszy. Ponieważ myślałem sobie nad tym, żeby właśnie ligę wstawić, ale nie miałem chyba komputera wolnego czy coś takiego. Nie wiem, coś takiego wspominam. Ogólnie dzisiaj miał być odcinek z Funny Moments, ale ma on ograniczenia wiekowe, więc nie będę go wstawiał. Wysłałem jakieś odwołanie, może ktoś to zobaczy, a jeżeli nie, no to zmontuję na nowo ten odcinek, po prostu wytnę jakieś tam przekleństwa czy coś i mam nadzieję, że to pomoże, a jeżeli nie, no to nie wiem, co z tym zrobię, ale dobra, jestem w Pet Simulator. Czekajcie. Kończy się ekran. Czekajcie. Okej, jestem, więc tak to wygląda, jest to Pet Simulator X, jak sami widzieliście. Mam takiego stworka, ale akurat dostałem go od siostry, więc no, gdyby w sumie nie ona, to bym nie miał czegoś takiego. No dobra, teraz lecimy. Teleportuję się do miejsca, gdzie jestem, czyli tutaj. I lecimy sobie z koksem, więc nie wiem. Co ja chciałem w sumie na tym odcinku zrobić, to tak szczerze to nie mam pojęcia zielonego, co tu chcę zrobić. Po prostu pójdę przed siebie i elo. Tak to wygląda. Potrzebuję chyba tej waluty 550 milionów. Nie jest to za dużo. W sensie nie jest to mało. To chciałem powiedzieć. Będę to chyba z 10 lat klepał. Więc tak, no. Gram dosyć krótko w tą gierkę, przyznam się. Ale przez te właśnie pety, które mam, no to ułatwiają mi to naprawdę sprawę. Ja nie mam nic więcej, kurde. O, mam te kryształy. Mogę teoretycznie kupić TPK tutaj. O, jesteśmy już na lepszym miejscu. Tu 2,5 biliona, tam 50 milionów. Więc nie powiem, że to jest mało. Będzie trzeba trochę zgrindować sobie gierę. Nawet nie pamiętam, jaki był mój pierwszy odcinek z tej gierki. Wiem, że peta, ale za tym dokładnie robiłem, to nie ma zielonego pojęcia. Po prostu chyba biegłem, pokazałem o stwory i bez tego było. Ci kojarzę to. Ale oni to wolno robią, nie? Tak to wygląda. Niedawno, kurde, przechodziłem Outlast'a, teraz sobie Robloxa walę. Niezły bieżność gier. Niech oni tutaj rozwalą. Okej, tu jest kolejna rzecz, tam jest kolejna. Jakiś to idzie, ale wiecie, muszę mieć znacznie więcej. Przejść dalej. Chyba tworzy tamto coś najpierw. Lecz nie wiem. Jak otworzenie sobie sejfu ze skrzynią, to by było riski trochę, bo wiem, że te skrzynie tak szybko się nie rozwoją, bo ona ma kilka miliardów. No, trylionów nawet już punktów. Jakbyście mieli jakieś protipy, jak najłatwiej sobie wbijać punkciory, no to chęcią bym sobie przeczytał. Pewnie odpowiedzią jest, żeby tutaj kampić, kurde, sobie klepać, ale wiecie, jak to wolno idzie, na. Mam pomysł, żeby może jakieś skrzynie otworzyć. Kolejne fajne rzeczy by mi się chciały, choć z drugiej strony one są mi potrzebne. To ja idę zobaczyć. Tech shop. Ja to kosztuje najdroższe rzeczy. Kilka. Nie stać mi nawet na to, żeby dostać takie coś. Czekajcie, ja takie coś mam, takiego stwora.
Nie mam coś takiego. Chyba, że nie ma pokazane, ile one ten dają. Jakieś 172 miliony. To jest 50 coś, a to jest tyle. Czy mam coś z tego? Mora? Niby takiego gluta, ale. Właśnie, gdzie on jest? Zobaczmy sobie to. Tu nie ma. Okej, tu jest ten kod. Dodaję 84 miliony. Nie wiem, nie. Otwórzmy sobie tego, może coś wsiądzie. Basicowy. Ile on daje? 3 miliony. Jest tyle co ten. Jakby siadł coś lepszego, no to by było spoko na przykład. Chociaż ten. Bo Rainbowa jednego mało, ale bym dostał kolejnego, to by było sztos. Nie wiem, po prostu cofajmy się dalej tam. Będziemy tu forsować. W sensie mogę w sumie jeszcze jednego kupić, ale. Co to jest? No to jest inwentory, kurde. Przedajmy tutaj. Nie potrzebuję. Wait. Może coś odda. On nie oddaje. Dobra, nie oddaje za ciula. Skoro, że nie oddaje, no to my nie jesteśmy na kolejnego, więc zajebiście. To był naprawdę dobry deal. Ja wiem, klepiemy dalej. W sensie, czekajcie, jest jeszcze coś takiego jak... Albo jakby... To strajkować? Tą wioskę? Tu są... Jest dużo skrzynia chyba, co nie? Jeszcze powinno być, ale... Bo jest. No to chyba jest jakaś chujowa. Właśnie, z goldem tylko. To nas nie interesuje, nie wiem po co ja tu przyszedłem. Czekajcie, ja się chyba za bardzo zgubiłem. Tak, tu jest to, tu jest to. Chodziło mi o Fantasy World. Jest Fantasy Sklep. Może coś byśmy w tym wtedy odblokowali fajnego. Przed byśmy otwierali... O! Jakby trafiło się jakieś rainbowowe. Ha! To jest biliony. Kurde, ja mam tyle. Dobra, no to to otwierajmy. Może coś siądzie. Jak nie potrzebuję tych jajek. Epicki. Ale chyba to nam nie daje za dużo. Bo epicki to jest podstawowy. Kolejny epik. Minia. Legendarny, jakby siadł albo coś. Znowu epik. No i kto jest by the way? Dobra, ale bym coś chciał lepszego. Kurde, już nic nie mogę z tego jestem. Jest dobra, nie wiem. Gówno dostaliśmy. One są te stwory w ogóle. To są one? Pierdolę, ja posiadłem w ogóle. Miałem w głowie to, że odda coś, nie? Tylko zeżyć. No nie wiem, no cóż, będzie trzeba kopać. Jeszcze można sprawdzić, czy w glacier. Tak się. Można niby tą teoretycznie skrzynię walić na łeb. Tylko tak. Średnio z tym. Nie dość, że nie ma. Jeszcze kurde. Od nowa trzeba ją bić. Się mega wolno robi. Nie wiem, otwórzmy wtedy darmowe rzeczy. Darmowy czas. Okay. 8 tysięcy, 9 tysięcy prawie diaksów. Okej, okay, za niedługo będzie następny gift, więc czekajmy. No i co, w sumie nic mi nie zostało oprócz zbierania tego, co mi ta skrzynia chociaż daje. No tutaj się najwięcej chyba opłaca siedzieć. Tych punktów się naprawdę dużo daje. Lecz właśnie
Dostaje się dużo, ale ja kończę, więc na razie.